Grzegorz Stabach tuż po wygranej walce na VFC L10. Gratulacje i czy taki miałeś game plan, aby prowadzić walkę w stójce? No dziękuję, no tak. Przeciwnik się okazał grapplerem, no i wiedziałem, że będziemy bardzo level 8 przechodzić jak na początku. No ale niestety gdzieś podpaliłem się w pierwszej rundzie, jak zamroczyło go, no i obalił mnie. W trzeciej, gdybym w sumie nie skontrował, to mogłoby się to kończyć różnie, ale w stójce kontrolowałem. Ten krucyfiks, obawiałeś się, że już może być ciężko wydostać się z tego? Nie. Chciałem wyjść z tego już, ale słyszałem, jak sędzia zaznaczył, że 10 sekund do końca zostało. Jak właśnie trzecią rundę czułeś, że być może być na jego stronę, próbowałeś obalać, bardzo dobrze bronił tych obaleń. Tak, tam zobacz za siatkę raz. Aczkolwiek, no, jest bardzo dobrym graperem moim zdaniem. Fajnie czuje pozycję. Ale w sumie nie obawiałem się za bardzo. Walka przewalczona w dobrym tempie. Nie myślisz może, żeby przejść na zawodowstwo już? Nie, ja za młody jestem. 18 lat dopiero mam. Swoje doświadczenie jeszcze muszę zdobyć. Okej, dziękuję. Gratulacje. Dziękuję bardzo.